Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do takiego miasta, które nazywa się Amalfi. To jest bardzo piękne wybrzeże, tam są takie kolorowe domki, jest jakiś park krajobrazowy i zapowiada się bardzo fajnie, więc zabieramy was. Kasia tutaj pakuje, troszeczkę mamy bałagan, ale wstaliśmy rano i mówimy, co tutaj dzisiaj robić. I tak zasiadłem przy komputerze i poszukałem ciekawych miejsc i okazuje się, że to Amalfi jest godzinkę drogi stąd i właśnie jedziemy tam zobaczyć. Także zostawiamy przyczepę troszeczkę w bałaganie, no ale szykujemy się szybko na wycieczkę. Plecak już mamy prawie gotowy i jedziemy. Dzieci już w samochodzie. Widzieliście na timelapsie, ile tutaj jest krętych takich zakrętów. My jedziemy z Salerno, Amalfi jest tutaj, więc jeszcze połowa drogi. Okazuje się, że jeszcze 19 km, a to jest 44 minuty. I powiem wam, że nam się tak wymiotować chce, że musieliśmy się zatrzymać i odpocząć, bo ta droga jest tak kręta, że normalnie aż się nie da. Pierwszy raz taką koszmarną drogą jadę. Cały czas zakręty. Także odpoczywamy. Myślę, że z pół godziny, aż nam przejdzie. No i kolejny postój. Dzieci mnie poprosiły, żebym się znowu zatrzymał po 5 kilometrach, bo naprawdę chcę się wymiotować, więc wszyscy teraz sobie wyjdziemy, oddychamy świeżym powietrzem. No i co? Trzeba uważać, trzeba hamować silnikiem, bo kręto i z górki i pod górkę, także znowu odpoczynek. Ania usiadła na łańcuchu i się wywaliła do tyłu. Ładnie, ładnie. O nie! Co? Kawałek kłódki. Kawałek kłódki, no. Ktoś tutaj przeciął. Powiem wam, że gogle mnie źle poprowadziło. Jechaliśmy tutaj chyba z pół godziny do tego parkingu. Niby tędy mam jeszcze jechać, ale ta dróżka tam się gdzieś zwęża. Nie chcę tam już się tym busem pakować. Powiem wam, że tutaj tymi serpentynami wjechałem na sam szczyt, a to się okazuje, że parking jest tylko dla mieszkańców miasta i mogą mnie odholować w każdej chwili, jak tutaj zostawię samochód. No ale nie wiem właśnie, czy zaryzykować i zostawić go. No nie ma jeszcze sezonu, więc jak widzicie, jedno miejsce wolne, tam trochę miejsc jest. Pójdziemy zobaczyć tą dróżką, czy dojdziemy do tego miejsca, gdzie chcemy, bo tam się zaczyna szlak do takiego parku narodowego i jeszcze jest Muzeum Papieru. Bardzo słynne w tym miejscu i tam chcieliśmy dojechać. Gdzie jesteście? Jesteśmy panterami, a my widzimy i ten cały las to nasza klatka. Dobra, one się bawią w pantery. Dobrze, pantery idą górą, a my idziemy prosto. No i dobrze, że tutaj nie wjechaliśmy, bo droga się robi okropna, ale widok na wybrzeże amalfitańskie mamy przepiękny. Idziemy jeszcze dalej. Tam mamy samochód, obeszliśmy tak dookoła tą górę i teraz wracamy się, bo znaleźliśmy lepszą drogę. No jednak musimy dojść do tego miejsca, gdzie planowaliśmy, inną drogą, bo jak wiecie, to gogle nas wyprowadziło. Ale teraz idziemy taką granią góry, tutaj jest bardzo wysoko, no ale jest fajnie. Niestety mapy w gogle poległy, włączyłem aplikację Sigic Track i tutaj znaleźliśmy jakieś tajne przejścia i zobaczcie, tutaj jest taka ścieżka i nią dostaniemy się do tego miejsca, gdzie planowaliśmy. Ale na mapach to właśnie tego nie było, w ścieżkach rowerowych też nie było, tylko na Sigic Track. Niby aplikacja dla ciężarówek, a ma takie tajne ścieżki. Ale ogólnie ścieżka piękna, piękne widoki. Dzieci skaczą jak pumy, jak kangury. A za zakrętem jeszcze. Jaszczurka, dobra. Fajna. Idziemy. Jak dojdziemy, to wam powiemy. A przyjechaliśmy tutaj, ponieważ są bardzo ładne takie domki na klifach, kolorowe. Może wkleję wam teraz kilka zdjęć miasteczka Amalfi. Warto tutaj przyjechać. Trudna droga jest, bardzo trudna. Kamperem by było jeszcze ciężej, czy tam przyczepą kempingową chyba byśmy w ogóle nie przejechali. Ale warto tutaj przyjechać samochodem. No i co, może w gogle dowiemy się troszeczkę o Amalfi. Już wam mówię. Jak podaje a41.pl, pierwsze wzmianki o Amalfi pochodzą z VI wieku. Miasto, położone w strategicznym miejscu na szlakach kupców bizantyjskich, arabskich i zachodnioeuropejskich, już wówczas było znane jako ważny ośrodek handlowy, by wkrótce stać się nawet jedną z najpotężniejszych w obszarze Morza Śródziemnego, republik morskich.
No, mniej więcej tyle wiemy o Amalfi, a my idziemy teraz zwiedzać. Tu jest taki spokój, ludzie sobie tutaj uprawiają tam cebulkę, tutaj jeszcze coś. Pięknie jest. Cisza. Cisza. Tylko dzieci za bardzo hałasują nam. Przed chwilą się kłóciły o scyzoryk. Tam jest taka fajna chatka z dachem z betonu. Właśnie sobie odpoczywamy na schodach, ale Kino Szymuś... Świat zaprasza! Kino Świat zaprasza. Szymek podniósł kamień, a pod kamieniem całe mrowisko było i mrówki wybiegły. I właśnie sobie oglądamy wszyscy, jak one pięknie tutaj... I to jest Kino nacują. Świat! Kino Świat. Krystyna Czubówna przeprasza. Oczywiście pozdrawiamy panią Krystynę Czubównę. Powiedziałem tak, bo zawsze lubiłem te przyrodnicze filmy z panią Krystyną. Uwielbiałem po prostu w soboty po bajce o 13:00 właśnie te filmy. I teraz właśnie mi się przypomniało, to jakby pani Krystyna Czubówna lektora podkładała. Doszliśmy do wąwozu Amalfi. Tak to wygląda, ale tutaj się ludzie wspinają. Zobaczcie, są liny tutaj również i tam są ludzie na tej skarpie. Tutaj mają jakieś karabinczyki. Także tutaj też można się powspinać fajnie, a jest dosyć wysoko. A tak szumi tutaj taka skrzynka, tam są anteny. Dobra, idziemy, już niedaleko mamy. Tutaj drudzy, zobaczcie, są plecaki, zostawili i tam schodzą po skarpie. No, ładną mają przygodę. I w tym miejscu droga zamienia się w ścieżkę, teraz musimy iść gęsiego. Ale jest naprawdę uroczo, bluszcz. Tutaj jakieś skałki, piękna pogoda, słoneczko wyszło, jest super. I przed nami wyłoniło się miasteczko Amalfi, pięknie. Idziemy, idziemy, a tutaj jest drzewo figowe, zobaczcie jak rosną figi, ale jeszcze są niedojrzałe, także nie możemy ich tutaj sobie spróbować. W ogóle to nie nasze, to nie powinniśmy, ale na ziemi jest dużo fig, więc może jakąś taką wam pokażę, jak to wygląda, to jest figa, powinna być fioletowa. A tutaj rosną cytryny. Przykryte są taką czarną siatką. Ania mówi, że tam byliśmy i za tą górą nawet mamy samochód. I zeszliśmy na szczęście cały czas z górki, godzinkę nam to zajęło, ale jesteśmy w końcu w tym mieście i teraz szukamy muzeum. Nie byłem zmęczony. Ja też no, nie jestem. No bo z górki to się nie męczymy. Powiem wam, że miasto jest tak ciasne, że tutaj dużo motorynek i motorów jest. Zobaczcie, parkingi dla motorynek, tego jest mnóstwo tutaj. I nie dziwię się, bo naprawdę uliczki są bardzo wąskie i ciężko o miejsce parkingowe. Tutaj za kratą mamy wodospad. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ale obok jest ojciec Pio z różańcami w ręce. Idziemy, idziemy, ale powiem wam, że pod drogą płynie rzeka. Tu jest wielki szum, są takie wejścia do tej rzeki. Ładnie. Już jesteśmy prawie przy muzeum, jeszcze 150 metrów. Już pomału dochodzimy, jeszcze mamy 1 minutę i 30 metrów, a muzeum się nazywa Museo della Carta. Gdzieś tutaj musi być. Gdzie Kasia? Tutaj. Museo della Carta. Museo della Carta, enter, strzałka 10 metrów dalej. Idziemy tam. Muzeum jest czynne od 10 do 19 i tutaj jest wejście. Wchodzimy. Chwilkę odpoczniemy po tych górach, musimy się napić, bo w muzeum już tego nie będziemy robić. Tam jest też ubikacja z tyłu, można sobie skorzystać. A tu jest właśnie to wejście i za chwilkę kupimy bilety. A po muzeum, jak wyjdziemy, to jeszcze tutaj jest kolejna atrakcja. Nazywa się to właśnie La Valle dei Mulini. I tutaj też chcemy iść i tam jest pięknie. Na Google jest ocena 4,8 dziesiątych gwiazdki, więc musi być fajnie. Ale najpierw to muzeum. Tata, albo widzowie, mam wąsy? Posaku? Posaku? O, trochę. A ja? Ty? Trochę tutaj. Po gumi soku, z gumi jagód. Wiesz, twój cały wypiłam. Tak jest w środku, Kasia tam negocjuje bilety, bo można do biletów dokupić jeszcze robienie papieru, więc wzięliśmy jeszcze robienie papieru, dzieci będą mogły zrobić ten papier, a pokażę wam, jak wygląda taki zrobiony papier. Tutaj są takie płachty. I to jest właśnie ten papier. Można go zrobić. Tu jeden, tutaj drugi. Jakieś tutaj roślinki są. No, taki papier zrobimy. Będziemy mogli zabrać swój papier? No, mam nadzieję, że będziemy mogli zabrać swój papier. Co? Tam są zabawki, no i zobacz, ile tam jest papieru. Ja nie mogę. Tak oglądamy. Kasia tam kupuje, ale tutaj są atramenty i można kupić właśnie atrament i pióro. Tak wyglądają pióra. Tutaj również 55 euro taki zestaw pięknego pióra, zobaczcie.
coś pięknego. A tutaj mamy pieczątki. Pieczątki też można kupić. Tutaj jakieś flakoniki z czymś. Aha, pieczątki z różnymi literkami. Ja bym sobie K wziął, jak Kamil. Co, Szymuś? Taka łyżeczka. A ta łyżeczka do czego jest? Nie wiem, do napełniania czegoś. Nie, nie możesz jej, Szymuś. Trzeba kupić. Dobrze, Kasia ma bilety. Tak wyglądają. Ile daliśmy, Kasia? 27 euro. 27. Dzieci mogą zrobić własną kartkę papieru. Tak, czekamy na przewodnika, za 5 minut będzie i pójdziemy z nim. Mhm. A tutaj można kupić piękne kalendarze właśnie z tego papieru robionego. Jak to pięknie wygląda, powiem wam, że normalnie chciałem mieć taki kalendarz. Ile on kosztuje w ogóle? 95 euro taki, tamten 115, ten też 115, 85, ale załóżmy taki mały. Tam już nie ma takich fajnych poszczępionych boków, to super wygląda. O, tutaj są ceny, 35 taki mały, 79,50, czyli 80 euro. Trzeba dać za taki kalendarz. Noże do otwierania korespondencji, 22 euro. I tutaj również pióra. Tu jest taki kącik dla dzieci, żeby mogły się pobawić podczas oczekiwania. Ale super, taki smok. Patrzcie, tutaj się otwiera, no, żebyście tu mogli wejść, a na to piętro się wchodzi tak, że otwierasz tu, tu wchodzisz, a tu mamy więzienie. Na samym dole. A tu jest sekretne przejście. A patrzcie, a tutaj mamy skrzynię z złotem. A tutaj jaki fajny, zobaczcie, szkieletor. Popsuję. Sorki, sorki. Ja coś mu oderwałem, jakąś nogę. Ale ogólnie szkieletor. Szkieletor oberwał ode mnie. Czekajcie, bo ja mu nogę po prostu wyrwałem. Tutaj była noga. Tak. No, jest noga. Giera. Jak się nie ma baterii. A, baterie. Tam były baterie, ale nie działa. Obok tych zabawek są jeszcze tutaj kawałki papieru. Ten jest taki gładziutki. A to są takie poszarpane. Przyszła nasza pani przewodnik, teraz idziemy zwiedzać. Ale fajnie, zobaczcie. Tu są różne maszyny. Zasiadamy wszyscy. Powiem wam tak szybko, że tutaj są takie młoty. Wkładało się tam drewno i te młoty się unosiły i waliły w to drewno za pomocą właśnie tutaj wody. Tutaj jest taki młynek i tam to koło było napędzane strumieniem wody i te młoty się unosiły i waliły właśnie miazgę z tych wanien. Brało się właśnie takim wiadereczkiem i wkładało tam do tej wanienki. Zaraz wiecie, będą tam robić papier, ale ja wam jeszcze ten młotek pokażę. Ten młot jest taki wielki i na dole ma takie metalowe zęby. I te zęby miażdżyły drewno i robiły taką papkę i z tej papki po prostu się robi papier. Pani właśnie tutaj robi. Nadia idzie pierwsza. No, będę sobie. A co tam w tej łazience? No, pani musi zamieszać, bo ta miazga pewnie spadła na samo dno. Pani się tutaj wyleje tą miazgę i ty będziesz musiała coś zrobić z nią. A powiedz mi co? No. A pani ci pokaże. Pani pokaże. You have to lift the shape of the tank like that. Then drain up the water and lift here. Nabrać i tak na boki poruszać. Wiesz? Okej. Wodę pokapać. Chwyć dwoma rękami, jedną rączkę tu, drugą tam. I nabierz, z całej siły nabierz tą miazgę. Wspinała ramkę. Musisz odwrócić to jakby. Połóż na tej ścierce. Super. Ok, now a photo. No. Zobacz, masz swoją kartkę. Pięknie, ekstra. A, wytrzyj sobie ręce, chodź. Tutaj nabiam się, wytrzyj ręce i wyrzucić papier do kosza. Chwyć Ania tutaj, chwyć tu i z panią przełożyć. Ania ma swoją kartkę. Brawo. Teraz Kamil robi własną kartkę papieru. Brawo.
Dobrze, inni teraz robią, ale powiem wam, że tutaj na ręce mam mnóstwo takiego papieru. Mam nadzieję, że on wyschnie i się wykruszy. Tak? Wykruszyło? Bo wy nie macie włosów, a mi się na tych włosach wszystko przesadziło. Mam futro. Brawo, Kasia. I takie coś brało się potem do prasy. Aha, 40 albo 50 kartek przełożone jak materiałem. A to jest rezultat. Takie coś się suszyło właśnie tutaj u góry, w tych pomieszczeniach. One były takie podziurkowane w ścianach, żeby tam właśnie powietrze wchodziło. Jeszcze wam pokażę, bo ta kartka ma znak wodny. Jak spojrzymy pod słońce, to widać tutaj znak wodny. Niestety nie zdążyłem zrozumieć, co pani mówiła, jak się go wyrabia, ale musimy iść dalej. Idziemy za rączkę z Szymusiem po schodach. O, piękna maszyna. Tą maszynę wykorzystywali 100 lat później. Przyspieszyła ona proces produkcji, bo ta maszyna robiła papkę w 12 godzin, a tamta w 6 godzin. Pani ją teraz włączy. O, tam jest takie koło i też jest napędzane chyba wodą. Tam były takie, widzieliście, że ta woda dookoła chodziła. Ten wałek napędza tą wodę i to tak dookoła lata jak w pralce i miażdży to drewno. No i tak 6 godzin. Tutaj mamy już maszynę, czy tam maszyny z XIX wieku. Tak robili, tutaj oczyszczali celulozy, a tam jest prasa. Pani uruchomiła tą maszynę, można zobaczyć, jak tam to wszystko działa. Pani nam zadała teraz fajne pytanie, a co myślicie, co to jest? I nikt tak nie wie, a pani mówi, że to jest pierwsza maszyna do robienia kawy, bo ludzie, którzy tutaj pracowali przy papierze, musieli sobie zrobić przerwę na kawę i to jest właśnie pierwsza maszyna do kawy. Idziemy. Chyba to jest koniec wycieczki, tak myślę. Wyszliśmy z fabryki, ale pokażę wam ten strumień, który napędzał te wszystkie koła. Wpada to tam daleko, aż do budynku płynie, no i napędza całą tą maszynerię. Fajnie to wymyślili, teraz już wracamy. Jesteśmy teraz w suszarni. Tak, pani powiedziała, że bardzo ważne jest w suszeniu wiatr, a nie słońce, bo słońce wypali papier, a wiatr osuszy. O, jaka studnia. Tutaj są takie wielkie cylindry, tamten był pusty i mogliście zobaczyć, że na dole jest taka mała dziurka. Dzięki temu ciśnienie było większe i ta maszyna mogła być napędzana. Tutaj jest system kanałów, jeden kanał wyrzuca zbędną wodę, a drugi właśnie napełnia te cylindry. Tutaj właśnie blokowali, jak potrzebowali wodę, to otwierali i wlatywało do fabryki, a tutaj blokowali kanał od wody, której nie potrzebowali. No i tak to wszystko działało. No i teraz już wychodzimy w tym pomieszczeniu, gdzie kupowaliśmy bilety. Dostaliśmy certyfikat zrobienia papieru. Ania, chodźcie jeszcze, bo tutaj można napisać tym piórem wasze imienia tutaj na tych certyfikatach. Zobaczcie, tutaj jest prawdziwe pióro i możemy sobie zamoczyć. Zamoczyłem i napiszemy teraz Szymon. Pięknie, dla Szymona certyfikat. Proszę Szymon, teraz Ania pisze. Musisz zamoczyć, Ania. No, potrzymam ci. Ania napisze swoje imię. Tylko odwrotnie, Ania, chyba masz. Dobra. Ania i serduszko jeszcze. Pięknie. No tak. O tak, no. Teraz musisz napisać. Pan powiedział, że teraz mamy certyfikaty, jutro mamy przyjść na 7 do pracy robić papier. Znaczy do dzieci, tak powiedział. Fajnie było, polecamy, naprawdę bardzo przyjemne miejsce. Zrobiliśmy papier, jesteśmy szczęśliwi. Co, Ania, zeszedł ci atrament? Tak. Teraz ja. Mam tutaj atrament, zobaczymy, czy to schodzi. No, schodzi bez problemu. Dobrze, zostawiamy nasze muzeum papieru, idziemy teraz do restauracji coś zjeść. Za 7 minut jest najbliższa, także musimy zejść trochę w dół, a potem musimy wrócić, bo tam
w górę się idzie do tego parku narodowego. A ta rzeka, co idzie pod drogą, to jest właśnie rzeka od tej fabryki papieru. Zeszliśmy troszeczkę niżej i zatrzymaliśmy się po kartkę. Kasia kupuje kartkę z tego miejsca, zobaczymy, jak on wybierze. Dobra, kartki nie było, pan powiedział, że mamy na poczcie kupić, ale tu jest fajna restauracja, chyba tutaj pójdziemy coś zjeść. Mały stoliczek, ale pan nam złączy za chwilkę. Będziemy mieli więcej miejsca, tutaj mamy jedzonko, zaraz coś wybierzemy. Kasia koło kwiatków zażyczyła sobie. Jedzonko już mamy, pan przyniósł nam pyszny obiadek. Kasia ma jakieś tutaj też... grillowane warzywka? Tak, a dzieci frytki standardowo, ale jeszcze nie dostały. Także my zajadamy. No, weźcie sobie po jednej. Tutaj Nadia miała jeszcze pizzę i za wszystko wyszło 69 euro. Więc macie porównanie, jakie są ceny tutaj we Włoszech, w tym mieście. Dobrze, pojedliśmy, idziemy teraz w góry. Trochę się nie chce, ale musimy się ruszyć. A więc idziemy teraz do Velle delle Ferriere. Musimy iść pod górę z powrotem do Muzeum Papieru. Ale zobaczcie, tutaj jest piękny taki czerwony budynek z takim przejściem. I tutaj jeszcze takie małe domki. Zobaczcie, jakie fajne miniaturki. Piękne. Nie ma Jezusa. Nie ma Jezusa? A, zabrali Pana Jezuska, no. A zobaczcie, te domki są zrobione z pustaków stropowych. A ten trzyma kury. I tam jeszcze jaszczurka chodzi. Fajnie to wygląda. Jakby taka Godzilla weszła do miasta. Dobrze, przechodzimy tym tunelem. Szymek zgubił magnes, który sobie kupił. Nie mam euro. Dałem kelnerowi 2 euro. Za co? Za obsługę. Na piwek. Zobaczcie, jak tutaj ciężarówki pozahaczały o sufit. Jesteśmy z powrotem przy muzeum, ale powiem wam, że chyba źle wam powiedziałem. Nie możemy iść tam prosto, tylko tu jest strzałka Valle del Ferie. Jest tutaj i tam można iść, ale rozmawialiśmy tutaj z państwem z Polski. Pozdrawiamy serdecznie, jeśli nas teraz oglądają. Że można albo iść tędy, albo iść prosto. I lepiej właśnie jest prosto i tam w inną ścieżkę wejść, bo potem tutaj się schodzi ze schodów, a tak to trzeba było wchodzić po schodach i jest trudniej. Tam będzie łatwiej, więc idziemy prosto. I dowiedzieliśmy się również, że tą trasę robi się w 3 godziny. My już mamy chyba 18 godzinę, więc nie zdążymy tego zrobić, ale przynajmniej zobaczymy sobie tą trasę widokową. No i zobaczymy może chociaż jeden wodospad albo jeden widok na miasto. No zobaczymy, jak to będzie. O, właśnie wymyśliłem fajny ryn. Uważajcie kot, uważajcie kot, uważajcie, żeby was nie zjadł. Śmieszne, nie? Bardzo śmieszne. Fajny rym. Słuchajcie, skończyła się ta droga, a tego szlaku nie znaleźliśmy. Miała być strzałka, tu jest rzeka. I ja nie wiem, ta rzeka wchodzi pod drogę, my tutaj doszliśmy do końca. No i mieliśmy gdzieś tam w góry odbić, a tu się okazuje, że tu jest jakieś gospodarstwo. Dobra, musimy znaleźć taką strzałkę czerwoną. Widziałem w internecie, że taka strzałeczka powinna być. Tu jest? Nie, to nie to. Dobra, a może tutaj trzeba przejść przez tą bramę? Zobaczymy dalej. Jest pierwszy wodospad, proszę państwa. I tam są jakieś schodki pod tym domem, może faktycznie to jest ten szlak. Dobra, wchodzimy teraz w tunel i idziemy po schodach. Oj, niestety chyba nie. Tutaj nie, ale i jaja. Tu już jest budynek, ktoś tutaj mieszka, kamienica. Musimy wrócić, wiecie? Oj, oj, oj. Musimy wrócić. Czemu? Pobłądziliśmy. Dobrze, pytaliśmy tam państwa, właściciela jakiejś fabryczki. Powiedział, że the opposite muzeum, czyli naprzeciwko muzeum, to jest to muzeum, więc musimy jednak iść tutaj. I doszliśmy troszeczkę wyżej. Kasia tam została, coś zrobi. Tutaj jest strzałeczka. Valle delle Ferriere. Czyli idziemy jednak po schodach. Dobra, wchodzimy po schodach. No nie jest łatwo, słuchajcie. Tutaj jeszcze jakieś budynki pozawalane. Mama! Mama idzie, idzie. Idę! Jeszcze jedno ujęcie. Tutaj taka ściana. No ciekawe, fajne krajobrazy. Doszliśmy stromymi schodami, może tak ze 100 metrów. Ale tutaj ktoś ładnie sobie mieszka. Są domofony. I tu jest klatka schodowa. Ja tutaj przed chwilą zajrzałem i zobaczcie, jak pięknie. Tak sobie ludzie tutaj we Włoszech mieszkają. Dobra, idziemy. Schody się skończyły. Możemy chwilę odpocząć na prostym. Nad nami cytrynki. Tak marzy nam się, żeby jedna spadła. To byśmy sobie zrobili wodę z cytryną. Zobaczcie, to wszystko to cytryny. W tej dolinie rosną cytryny. Szymek się rozebrał, mu gorąco. O, jaki fajny wodospadzik. Ania tutaj mi mówi, że po skale spływa. I tam sobie płynie. Fajnie tutaj, idzie się takim chodnikiem tutaj, bardzo urokliwie. No tam widać morze już. No i jak ja głośno skoczę z murku, to tata zawsze się musi obrócić i spojrzeć. Mówiłam się, że wyrnęłaś. Tutaj jest coś ciekawego, co tutaj jest? Pierwsza fontanna. Pierwsza fontanna, zobacz jak pięknie kapie to wszystko. A tu jest druga, jeszcze piękniejsza. Aha, ale tutaj jest pszczół. Tu może mają domek, pszczółki. Fajne. I sobie tak strumyk płynie.
Pomału znowu zaczynają się schody, ale pokażę wam, tu jest takie piękne wejście do tego sadu i tam są cytryny. Więc można powiedzieć, że to jest kraina cytryn. Zobaczcie, ile drągów. Potrzebują pewnie takie długie drągi do tych cytryn. Już się martwiłem, że źle idziemy, bo tutaj jest jeszcze taka ścieżka, ale tutaj mamy znak i tutaj mamy szlak biało-czerwony. Miłe barwy. Jesteśmy już dosyć wysoko, ale powiem wam, że tutaj ludzie normalnie mieszkają i my się zastanawiamy, jak oni tutaj na przykład śmieci wyrzucają. Gdzie ta śmieciarka tutaj dojeżdża? Czy muszą znosić to ręcznie aż na dół? No ciekawe bardzo. Ale nas wystraszył piesek, tutaj jest. O cię kręcę. Wystraszył nas, normalnie tak szczeknął, że poskoczyłem. Tam kolejny, na murze. Biały. Cześć pieski. No cześć. No co słychać? Szymek, nie tuptaj, bo on się boi teraz. Denerwuje. Na mnie nie skoczył, jak taki wampir. Cicho pieski. Poczekamy na Kasię. Ciekawe, czy będą na Kasię szczekać. Na Kasię się nie szczeka. Są tej samej rasy, nie? No. Rasy kundel. Kundel bury. Rudy i biały. Tam na dole widać taki budynek na rzece. Tam ogólnie rzeka płynie. Może słyszycie szum. A teraz nas gęsi zaatakowały, zobaczcie. O, doszliśmy do tej kawiarenki, o której czytaliśmy. Był taki artykuł w internecie, jest kawiarenka, więc można sobie tutaj też przyjść, usiąść i coś wypić. No i jest fajnie, zobaczcie, papryczki chili się suszą. A może tutaj też można coś zjeść. Szczućce słychać, więc chyba tak. My mijamy to miejsce i idziemy dalej. No i słuchajcie, ścieżka się tutaj kończy, ponieważ jakaś tutaj lawina zeszła i zamknęli tą ścieżkę, ale no rozmawialiśmy tutaj z panem i z panią z Polski. Oni mówili, że tutaj przeszli i normalnie tam można dalej iść i jest bezpiecznie, więc przeciskamy się, dzieci, chodźcie. Tędy? No, no my pójdziemy z mamusią górą, a wy dołem. Lawina. No nie lawina, no po prostu się gdzieś tam podmyło czy coś, zarwało, ale my tutaj przejdziemy. Idziemy górą. Kasia, wdrapiesz się? Czy ci wezmę bagaże, nie? Albo dawaj, wciągnę cię. Wiesz co, tak trochę ryzykownie. Aparat mi daj tylko, no. Weźmiemy aparat. Czekaj na Dinka, mamusię wciągnę. Mogę czy najpierw? Możesz, no. 3-4. Kasia jest, ma ciężko. W plecaku. Scyzoryk mam w plecaku. Zaraz jesteśmy. Ominęliśmy przeszkodę. Uciekamy, żeby nas nikt nie widział. Dobrze, jesteśmy w tym miejscu niebezpiecznym niby. Tutaj lawina błotna zeszła. No ale ludzie tutaj chodzą. Słyszeliśmy, że normalnie można przejść. Więc poczekajcie, ja pójdę pierwszy. Wodę schowam, żeby kogoś za rączkę chwycić. Zobaczmy, jak tutaj jest. Widać ścieżka wydeptana, także ludzie normalnie przechodzą. Na raty będziemy przechodzić. Ja najpierw z Nadią. O jest, no przejście jak nie wiem. Dobra, chodźcie. Jest bezpiecznie. Można iść. Zobaczcie, tam jakaś rura czy wodospad. Uważajcie, Szymuś, dawaj rączkę. Dobra, jesteśmy. Ania idzie z mamusią. Ania idzie, dobra. Słuchajcie, nie jest źle. No jest niby stromo, ale ścieżka jest praktycznie w poziomie, więc nawet się nie da pośliznąć. Gdyby tutaj było błoto czy coś, to jeszcze. Tak, tu trzeba zejść. A pokaż, Szymuś, dasz radę? No, ale zobaczcie, oderwała się skała. Tam, na górze. I to wszystko gruchło. Niesamowite. Dobra, idziemy. Ej, Szymuś, nie, nie, może ja pierwszy. Jak tam jest wysoko? Ja nie mogę. Ja pierwszy, Szymek. No jest, z 1,5 metra. Ja was zdejmę. Czekajcie. 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 Kasia idzie. Tutaj jest taka jeszcze gałąź, ja bym ją wziął, chociaż chyba się nie da. Dobra, zostawiamy ją. Tu się chwyć, no za to. Tu, za to. Co, Ania? No mogą tam być żmije, mogą. Dobrze, jesteśmy. Dzieci mają drąga. Szymek drąga ma. A Nadia mu zabrała. No i tak. Było pod górkę, a teraz mamy z górki i dochodzimy tam w dół do rzeki, ale tutaj jest taki stary budynek. Widzicie to? Nie podchodź, Ania. Nie wiem, czy tu połódź była, ale tu chyba jakaś elektrownia mogła być, albo młyn. Ale fajnie to wygląda, idziemy tam zobaczyć bliżej. Dochodzimy trochę bliżej. No ciekawe miejsce, opuszczone. Co tam jest w środku? Nie wiem. Nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, zastanawiam się, dlaczego w opuszczonych domach rosną figi. No tak tu jest jakoś dziwnie. W takich miejscach rosną figi. Ale złapałem się jeżyną. Szymek znalazł tutaj takie zejście na dół. Ciemne. Nic tam nie widać. Ja się tam boję iść, więc nie idziemy. Ja też się boję. Co? Boję się ciemności. Nie, no żartuję. Poszedłem tam. Wow.
Ale wiem, że wy będziecie płakać. No, my będziemy płakać! No, za mną. A nie? O, patrzcie, tu są takie okienka fajne. No nie zwariowałem. O, ciemno jak nie wiem. W ogóle już jest 19 i słońce zaszło i robi się szarówka. O, błoto, ale mamy tor przeszkód. Ja cię kręcę. Ja idę pierwszy. Taplanie w błotku będzie zaraz. Ciekawe jak to wleci. Nie, nie jest źle. Takie tutaj mamy tory przeszkód. Każdy idzie sam. Kto wleci, ten ciapa. No właśnie. I dostaje łapkę w dół na kanale. Szymek wygrał. Nadia wygrała. Jeszcze Ania. Ania, już prawie wygrałaś. Pięknie, nie było trudno. I mamy wodospad piękny. Tylko nie wiem, czy iść na górę wodospadu, czy tędy sobie zejść. Tata, Ania wdepła. Nie, nie wdepła. Chodźcie tutaj. Naprawdę? Wdepła. No to ciapa jesteś. Ale pięknie. O, tu chciałem właśnie dojść. Fajnie tutaj. No, mogę polecić tą ścieżkę widokową, krajobrazową. Dobra, tutaj też jakieś pomieszczenie. Wow, super. Brzeg jest z drugiej strony, a tutaj nie mamy brzegu, jest skarpa. No niestety. Ale wiecie co, rozłożymy tutaj kocyk i sobie herbatkę wypijemy z termosa. Zdrówko! Pijemy! Dobra, pijemy. Dzieci nie chciały kubku wziąć, tylko chciały sobie takie butelki. Kasia ma herbatkę. Mój kubek został w domu, ale to nic. Na tle tego odpadu będziemy pić herbatę. Ale Kasi oddam ten kubek. Proszę, Kasia. Teraz ja piję na skarpie, tylko ten kamyk mnie trzyma. A tak to tam bym poleciał na 2,5 metra. Ale jest fajnie. Za długo tutaj nie będziemy siedzieć, bo już się ciemno robi. A musimy jeszcze pod górę do samochodu dojść, ale nie wiem, czy nie zostawię rodziny tutaj w mieście i sam pójdę, przejdę przez górę po samochód i po nich przyjadę z drugiej strony góry. Jeszcze jest plan do ustalenia. Dobrze, zbieramy się moi drodzy. Już zmrok nadchodzi. Powiem wam, że ta ścieżka krajobrazowa, to ona tak się ciągnie 3 godziny, więc trzeba by było tak wyjść co najmniej o 15, żeby zrobić całą. My niestety nie zdążymy, ciemno się robi, więc wracamy tą samą drogą. Także na razie się z wami żegnam. Widzimy się gdzieś tam może już w mieście na dole, jak zejdziemy. Tylko jeszcze pójdę zobaczyć, jak wygląda ta rzeczka za wodospadem, bo jestem ciekawy. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda od góry. No, jest jakieś zejście, poczekaj, Szymuś. Tak to wygląda, tam też jest jakiś wodospadzik fajny, ale nie ma zejścia. A no, dobra, jest jakieś zejście. Czekaj, Szymuś, ja pierwszy, wezmę cię. Da się zejść, Szymusia weźmiemy. Hops, idziemy na skały. W sumie mogą być tutaj rybki, nie wiem. Mogą być. Co tam jest? Żaba! Dobra, Szymek widział żabę, tu jest ten wodospad, co byliśmy. Tata, kijanka! Kijanka! Kijanki i żaby są, no to ryby też muszą być. Tam jest bardzo ładnie, ale my już nie mamy czasu tam iść, także wracamy. Gęsi nas pożegnają, papagonski, było fajnie. Ostatni rzut oka na dolinkę, pięknie jest. Jeszcze pieski, zatykamy uszy. Znaleźliśmy miotłę czarownicy. Szymek siada i lecimy. Dobrze, oddamy. Tutaj leżała. Zastanawialiśmy się, gdzie są śmietniki. Tutaj są śmietniki, tak to wygląda i pewnie teraz muszą to już prowadzić po prostu tam na dół. A jesteśmy też już prawie na dole. Byliśmy aż tam daleko. No, ale po tych schodach tutaj, tych pierwszych, co szliśmy, muszą jednak tymi kubłami zjechać. Tu jest może ze 100 schodów. Dobrze, jesteśmy już w mieście, lampy się świecą, czyli już ciemno jest. Powiem wam, że dzieci nie mają siły wracać. My jesteśmy pod tą górą. Tutaj są takie liny wspinaczy, co wam pokazywałem. Tam byliśmy u góry, ja wam pokazałem te plecaki, że tutaj się wspinają. To ja teraz muszę tam wejść jeszcze wyżej i za tą górą jest nasz parking, muszę iść po samochód. Przyjadę więc po dzieci i po Kasię tutaj. Najgorsze, że Kasia ma rozładowany telefon, no ale jakoś się tutaj znajdziemy. Dobrze, tutaj zostawiam rodzinkę przy takim czymś, ale tutaj i tak nie mogę wjechać, bo jest zakaz ruchu dla turystów, więc oni muszą iść tam na sam dół, aż do plaży, do morza. Spotkamy się przy rondzie, tam ich odbiorę. Taki mamy punkt orientacyjny. Także Kasia, na razie. Cześć. Za godzinę będę. Dzięki, papa. Nadia chce iść ze mną, ale nie, nie mogę. Idę na linka sam. Tutaj muszę iść pod górę, a oni pójdą tamtędy. Jest godzina 27. Ja wchodzę w ten las, zaraz się zrobi ciemno, także będę o latarce szedł. No ale nie chce mi się dookoła iść tam, bo tam wyszło godzina dwie po drodze. Tutaj myślę, że tak w 40 minut zrobię.
No to jestem, żegnam się z miastem, ze światłem. Zaczynam szlak. Mam nadzieję tylko, że jakichś psów nie będzie. Nie lubię takich dużych psów, które chodzą po prostu takie spuszczone. Wtedy jakoś tak się lękam. Małe pieski to tam pal licho. Najgorzej jakiś Doberman albo coś. Ostatni rzut oka na oświetlone miasto. Pięknie wygląda. Idziemy za zakręt. Już pewnie go nie będzie widać. Dobra, robi się ciemno. Trzeba zapalić latarkę. Zobaczymy, czy coś to da. Trochę coś daje. Pod nogi przynajmniej widzę, gdzie są stopnie. Jakieś skały. No, ale przede mną już nic prawie nie widać. Dobra, widzimy się w samochodzie. Ja jeszcze tak z 30 minut muszę iść. Na razie zgasiłem latarkę, bo jeszcze taka szarówka jest. Na kamerze jest ciemno, ale jeszcze tutaj prześwita troszeczkę światło. Więc idziemy bez latarki. Idę już z pół godziny i wyłonił się taki widok miasta. Zobaczycie, za chwilę jak zbliżę. Piękne, oświetlone. No jeszcze troszeczkę muszę iść. Jest ciemno, ale jeszcze idę bez latarki. No już chyba jestem blisko, bo lampy są. Tam już jest oświetlone, więc no, jestem w domu. Mam nadzieję tylko, że mi nie scholowali samochodu, bo nielegalnie stałem. Mam nadzieję, że tam stoi jeszcze. Jestem w miasteczku, jeszcze 200 metrów do samochodu. No i jestem, proszę Państwa, sprawdzamy, czy nie ma jakiejś blokady na kole. Nie ma, z tej strony nie ma, a z tej strony też nie ma. Także samochodzik stoi, szyby całe. Poplanowaliśmy na strzeżonym zaparkować, a nas tutaj ta mapa pokierowała w to miejsce. Mandatu nie ma, także jest dobrze. O kurczę, nie mam kluczy. Nie, na szczęście mam. Dobra, możemy wracać po rodzinkę. A jeszcze Wam pokażę tylko widok z tarasu, jest przepiękny. Widok na miasteczko z tej strony. No jest przepięknie. Mam 12 minut. Muszę zjechać tymi tutaj serpentynami jakoś tutaj, tam zawinąć i tutaj jechać aż za tą górę. To jest jakieś 12 minut. A zapomniałem Wam powiedzieć, ile szedłem do samochodu. Okazuje się, że szedłem 33 minuty, czyli wchodząc pod górę byłem szybciej przy samochodzie niż z dziećmi schodziliśmy, bo tam wtedy około godziny schodziliśmy, bo tam były przerwy, różne nagrywania. Także no widzicie, jak człowiek się spieszy, to dwa razy szybciej dojdzie do samochodu. Jeszcze mam 9 minut do Kasi. Jestem na miejscu, proszę Państwa, rodzinka czeka na rondzie. Także co, pożegnam chyba się z Wami, bo już jestem taki zmęczony, jeszcze trzeba wracać. Także no, tu jest centrum miasta, tam jest rodzinka, biegnie, super. Szymek idzie. Cześć Szymek, długo czekaliście? O ja. Chodźcie, wsiadamy. Dobra, żegnamy się z Wami, trzymajcie się, na razie. Zobaczcie tylko na koniec, bo Ania kupiła sobie takie bańki, które się rozkładają. Wow, i z tego bania powstaje? A ty co kupiłeś? Telefon? Nie, nie i jeszcze mogę. Mam klucze. Super, i tu jest taka rura. I takie zdjęcia przypadek. Ja mogę pokazać, no, jak się robi. Bardzo. Pokaż, Ania. Wow. Prawie. No, bo Ania tak szybko zakręcia, a to trzeba tak wolno zakręcić. Tam masz taki przycisk i musisz na niego nacisnąć, żeby to się otworzyło. I patrz, tata. Wow, no fajny. I pokaż. Wow, schowek. Tata, i to też może być moja skarbonka. Mogę tu wkładać pieniążki. No, możesz. Tato, no bo to jest dobra. Bardzo klejące. To jest klejące, musimy ręce tata, umyć. Ale patrz, jak no, mało. No mało, dolejemy trochę i będzie już ten. Dobra, my się z Wami żegnamy, już na serio. Trzymajcie się, na razie.